Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GTA 4 i dzisiaj rozpoczynamy od misji, która wyszła całkiem niespodziewanie. Zadzwoniła do nas Mallory, że Nico porwano i zaraz po tym dostaliśmy SMS-a. Oto on, pomyślałem sobie, że wyślę ci to zdjęcie. Nico, wygląda na to, że twój kuzyn nie jest teraz w formie, twój przyjaciel Dimitri. Tak więc zobaczcie, oto zdjęcie. Połączmy z Dimitrim. Zdrowaj ciebie, pozwonili Dimitri i Brosko. Dobra, nie może odebrać. Tak więc skasujmy tą wiadomość. I te wszystkie wiadomości jak na razie, żeby nie było. Dobra, nie ma żadnych wiadomości. No i jesteśmy już tutaj prawie na miejscu. Dobra, furę możemy tu zostawić, naszą fajną furę. No i zobaczmy, co tutaj się dzieje i dlaczego Nico jest przetrzymywany w tym miejscu. Dotarliśmy do celu. O! Tutaj jeszcze mamy broń. No i zobaczmy, co tutaj się w ogóle dzieje. O, sporo ich tu jest. I can't believe you said that out loud. If you want to walk out of here, Slav, you're going to have to think about how you will pay your debt. A friend of mine, Dmitry Raskolov, he would pay a lot of money for your cousin. I'll get you the money, just not that way. This is a harsh world. It is hard. Dobra, mamy uratować naszego kuzyna, no więc zaczynamy. Pięknie w główkę. Dobra. Pięknie, gdzie jeszcze są? Tam jest jeden. Troszkę musimy się przesunąć. Pięknie. Jak ten strzela, masakra. Dobra. Pięknie. Pięknie. Dobra. O, dobra, trzeba się za czymś zasłonić tutaj. O, dawaj, dawaj. Dobra, jeszcze gdzie są tutaj? Jeszcze ktoś? Tutaj jest. I'm living here with Roman. You are done like a chicken. I will kill you. Dobra, idziemy do góry. Jeszcze tutaj słychać głosy właśnie innych. Dobra. No one fucks with my family. Stand enough. Take out this motherfucker right now. Leave this. Pięknie, jeszcze tylko jeden został chyba. Dobra. A i mamy kamizelkę kuloodporną, świetnie. Jeszcze jedno piętro wyżej. Jakaś bomba nam wybuchła, granata rzucił albo... Wow, grubo. Dobra, niestety umarliśmy. Więc no, standardowo wykonamy misję od początku. No a ja się z wami będę widział w momencie, w którym będziemy na tym najwyższym poziomie tego całego budynku. Dobra, jesteśmy. Chyba tutaj pozbyliśmy się już. Chociaż nie wszystkich. Jeszcze tutaj kogoś słychać. Apteczka! Pięknie. Jeszcze ktoś? Nico! Nico! I'm up here!
Dobra, już idziemy po niego. Wow, co tu się dzieje? Dobra, po kolei pojedynczo ich wykańczamy. Dobra, tamten spadł. Dobra. Pięknie, jeszcze jeden. Pięknie. Pięknie, kto jeszcze? Pięknie w główkę dostał. Dobra, chyba wszyscy. Już idę po ciebie, Roman, już idę. Gdzie on to jest? O nie. Turn around and walk away, or your cousin is dead. I am not afraid of death. When she comes for me, I shall embrace her. I hope that Roman has the same inner peace. Let him go! Nico, please help me! Your cousin will die if you come close. I promise this. Shit! No! Please! No! You will get away! Jest! Pięknie! Ależ slow motion. Musiałem się skupić, dlatego nic nie mówiłem. Ale piękny to był strzał. Dobra, Nico uwolniony. Pięknie. Dobra, podążajmy za Romanem, tylko żeby już nie było żadnej strzelanki. Chyba nie będzie, bo idziemy sobie spokojnie. No dobra, idź. Gdzie jest samochód? A tutaj, tędy. Dobra. Idziemy jakimś tylnym wyjściem chyba. Szkoda, że tutaj mojego samochodu nie będzie. Jest jakiś inny, gorszy, no ale trudno. Dobra. To wy sobie możecie czytać tutaj, o czym rozmawiają, a ja będę jechał. That man knew Dimitri. He was trying to make me give you up to him. I would never... Of course you would not. Dimitri has taken this too far. He wants you dead. Vohen is not safe. I'm going to get us a place in Algonquin. Are you okay? I'm used to taking these beatings, Nico. I almost expect it now. Wherever I go, there are people who want to kill me. Men who will kidnap me. I'll never marry Mallory. I won't be able to sleep with another college girl. There is a knife hanging over me. A clock is ticking. Chyba tutaj zjebałem zakręt jeden, no ale już to naprawimy. Tak więc, tak jak mówił Roman, znajdzie nam nową kwaterę w innym mieście, czyli chyba już niedługo będziemy się przenosić do miasta ostatniego, najbardziej wysuniętego na zachód. Ach. Pięknie na ręcznym. Jesteśmy na miejscu. A, u siebie, na chacie. Dobra. Co teraz? Man, this is out of control. I know. What are we going to do? I don't know. We're going to die. I don't want to die, man. Not like this. How would you like to die? Having a threesome on my hand? I don't fucking know. I'm scared, you cold bastard. What are we going to do? I'm not cold. You're cold. All you care about is revenge and getting your own way. And all you care about is money. And gambling it away on the internet. Oh, isn't America great? I get to sit in front of a computer and play Mr. Rich Man and get into debt with crooks. Okay, I messed up. I know I did. I thought things would be different. I don't understand this place so good. Oh, man, what are we going to do? Stop sitting in front of the computer gambling our money. Stop getting into illegal card games. Stop spending all our money. Yes. Thank you. And stop thinking about the Russians. Men, we just need to disappear as far as they're concerned. Disappear! Okay, okay. But I want Florian and Darko. I need to know what happened. Give me that. Fine. But leave the Russians alone!
I was not the one gambling in their private club. I didn't know. Give a guy a break. Okay. 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 I'm going to clean up. I have a nasty feeling I had a bit of an accident back there. And Nico. What? Thanks. Okej, misja wykonana. To była chyba misja Romana. Zobaczmy tutaj w statystykach. Było 60% u Romana, a jest 66%. Tak, to była jego misja. I teraz jedziemy tutaj do Pakiego, aby wykonać chyba ostatnią misję dla Playboya. Tak mi się wydaje. Dobra, tak więc widzimy się na miejscu. That's what I was doing. Don't help him out when it fucks up my business interest. Damn, son. That ain't cool. Dobra, to był telefon od Playboya. Ale Paki, kto to jest Paki? Nie wiem, właśnie zaraz się dowiemy, jak dojedziemy. Ile jeszcze zostało? No, jeszcze moment, no to już pobędę z wami. Zobaczmy. Tak więc Playboy do nas dzwonił i mówił, że... O kurwa. I mówił, że nie podoba mu się to, że strzelaliśmy wtedy w tym klubie stripteasowym z poprzedniego odcinka. No i mamy jeszcze SMS-a od Romana. Zobaczmy. Cześć kuzynie, dzięki za uratowanie mi tyłka, gdy ten motocyklista porwał mnie dla ruskich. Myślałem, że już po mnie. Jesteś bohaterem, stary. No dobra. Tak więc Roman nam podziękował SMS-em. Pewnie nie miał jajec, żeby to zrobić osobiście. Tak, wielu kolesi zrywa z dziewczynami przez SMS-a. Nie rozumiem tego. Dobra, jesteśmy już prawie na miejscu, ale to chyba nie jest Playboy tutaj. Nie pamiętam. Dobra, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Przystań ukojenia. All I'm saying is that we'll all be judged in the end. All of your brothers. And you, Patrick. And you, Kate. Who's gonna judge Kate? What would she win if they did? Virgin of the Year? Oh. I'm thinking maybe you can catch VD for both Fuck of us, you, Patrick. Katie. Language. Sorry, Ma. Ho, there he is. Mr. Fucking Crazy Man. You want a beer? No. Good, because I ain't fucking got none. Very funny. Maybe if being a drunkard doesn't work out, you can be a comedian. Fuck off! And you, Kate, fuck off out of here! But aren't you going to introduce us? Sure. This is Nico, some drug dealing to fucking degenerate from some armpit in Eastern Europe. That's my ma. Nice to meet you. Hi. And this is my sister. Lovely lass, scared to bits of life. And fucking off out of here right now before I throw a fucking bottle at her. Patrick. Nice to meet you. Likewise. See you around. Bye. Coś tu chyba się zakręci. What a girl. I think she likes you. Word to the wise, though, she don't put out. Which is convenient, because if she did, I'd have to kill you. Understood. Good lad. You got any drugs on you, boy? No. Shit. Well, probably a good thing. We got some business to take care of. Come on. Czyli to nie jest Playboy, a Playboya nawet nie było na mapie. Tak więc ostatnia misja. O, Algonquin. No to jest moja fura. Dobra, gdzie to jest to Algonquin? A, tam. Dobra, czyli to jest jednak to drugie miasto. Myślałem, że to będzie to trzecie. Who are we welcoming and what have they got that makes this drive worth the effort? We're welcoming some of our cousins from the east. But we don't know what it is that they're bringing in, exactly. All we know is that it's worth a dollar or two. My brother Gerald had word about it through this Italian, Ray Bacino. He gave us the heads up in exchange for a cut of the haul. What makes you think that the information is legit? First off, I don't trust this guinea for a second. We wouldn't be working for him if our family still had the same status it did back in the day. But that's another story. Am I going to hear this story? Anyone who hangs around my family hears about the old days. Just wait. Oh, yeah. Ray Bacino's a slimy motherfucker.
The one thing you can rely on him for is greed. I'm too small time to be worth setting up, so the one angle he can be playing is the cash one. Makes sense. Yeah, he'll probably try to give us a fraction of whatever this stuff's worth, but it'll be a fun night. Depends on what you think is fun. Stealing, gunfire, car chases, all the usual stuff. Usual for you and me, maybe. The general population, I'm not so sure. General population? That's a prison term. You ever been inside? Not in this country. In Europe, they do things different there. Not so much of the fun in the shower here in America. Must have been a real disappointment. Bet a guy like you thought he was gonna be real popular with the lifers. Did no one pay you any attention? As I said, the whole prison bitch thing is an American phenomenon. It don't happen on the other side of the ocean. Well, you gotta do some time over here. See what you've been missing out on in your chaste European jails. I'm going to pass on that. Send me a postcard if you do some time. Will do. Might even put you on the visitors list. I'd be fucking touched. You'd be touched if you did some time, that's for sure. We would see if they'd be able to touch me. I got some moves. You're a good man, Nico. I like you. Not in a fun in the showers kind of way. In a male bonding, about to go rob some people kind of way. I think I know what you're saying. Dobra, tak więc to, co mówiłem o Playboyu, to mi się wydaje, że będzie z nim coś w rodzaju Dimitriego. Tak więc zrobimy dla niego jakąś ostatnią misję i on wtedy nas chyba zdradzi, czy coś w tym stylu. Z tym Dwayne'em nie chce się kolegować, a to ten Dwayne wszystkiego go nauczył i tak dalej. Get up on the roof of that warehouse. There should be a good view of the dock so we can scope that shit out. Stick to me, man. Dobra, idźmy za nim. Kurwa, coś tak idzie, jakby naprawdę był naćpany. No, biegniemy sobie powolutku, sprincikiem. I co teraz? Okej. Okay. No. Teraz tam, tak. Aha, tutaj. Dobra. Ej, no co jest? You better be right about this shipment. If it's just fish, I'm gonna be pretty irritated, Pecky. Kurwa, jaką przygodówkę tutaj zrobili w tej misji. Normalnie Indiana Jones. O! No, żebym tylko nie spadł stąd. Dobra. No i jesteśmy na dachu. This is where the deal's meant to be going down. Co ze snajperem może? Może będziemy strzelać? See those boxes on the back of the boat? They must be bringing clone meds. Meds? Yeah, stuff that'll stop housewives cutting their wrists and make their husbands get wood. Meds. Jak może uciec Molly, na klatę. Sedatives, antidepressants, meds. Okay, how do we do it? We'll wait until the truck is loaded, then we'll take it. Simple as that. I'll cover you from up here while you're down on the ground cleaning up. These better be some good fucking pills. The housewives better be grateful. Dobra. Musimy skorzystać z zadaszonej konstrukcji. Czyli tędy. I mamy ukraść ciężarówkę. Aha, już wszystko jest załadowane. Dobra, bierzemy broń w rękę. Oh yeah. Coś dużo ich tutaj się stało. Whoa.
wystaw główkę. Dobra, jeszcze ktoś, Ale mamy bardzo mało życia, tak więc nie chcę tej misji jeszcze raz przechodzić, tak więc spokojnie, rozejrzyjmy się. O, tu jest jeszcze jeden. Tam jeszcze ktoś jest. No dawaj, wychyl główkę. Dobra. No przeładowuj szybciej. Ktoś jeszcze? Tutaj jeszcze jeden, dobra. Chyba wszyscy. Pozbierajmy tutaj bronię. O nie! Dobrze, ale malutku życia. Dobra, chyba wszyscy. Bierzemy ciężarówkę, dobra. No nie gadaj! Jeden ostatni został. Ja nie wierzę w to. Dobra, no to standardowa procedura, no widzimy się jak już ukradniemy tą ciężarówkę, ja pierdolę. Dobra, no to chyba jesteśmy w domu. I mamy ciężarówkę. O, chyba nie do końca. Tutaj jeszcze jeden został. Ale trzeba poczekać na Pakiego. No i dobra, jedziemy. I'll take out anyone who tries to follow us. We're going up to Ray's lockup in Westminster off of Union Drive West. Hell! Co to było? O. Dobra, no to jedziemy do kryjówki Ray'a. No i zobaczmy jak nam to to pójdzie w ogóle. Daleko to jest stąd? Nie, całkiem blisko. I chyba nikt nas nie będzie ścigał. A jednak, są za nami. Don't get up when I fucking put you down! Shit, Nico, these cocksuckers are all over us! I thought you had the luck of the Irish. Czemu nas ścigają? Niech ich ścigają, oni mają broń w końcu. That's where we're gonna get out of this fucking jam! Put your foot down, man! What the hell? Is it Chinese New Year already? There's a box of grenades. Pass some up, hey. I'll give them a taste of their own fireworks. Pięknie ich rozwaliliśmy granatem. Jeszcze raz spróbujmy. Dobra. Nie do końca się udało. Jeszcze raz. Dobra. Ach. Dobra, ale już jesteśmy tutaj koło kryjówki. No, obujaj się stąd. Patrzcie, jaki chuj. Dobra. A oni przecież byli tutaj. Nie wiem, co tu się dzieje do końca. Stuff all in there. Sure is. All safe and sound. Whole truckload of it. A lot of wives and mistresses are gonna be happy when their men get a hold of those, huh? Whole city's gonna be hard in a few days' time. Who's this? That's my boy Nico. He's an absolute savior. Couldn't have done it without him. Nico, come over here. You work for these Mick bastards? Fucking guinea. I work for whoever's paying. I might give you a call sometime. Get in, Packy. Hey, I'll catch you around, man.
Dobra, misja wykonana. 7,5 tysiąca zarobione. Dobra, schowajmy tą broń, bo tutaj się pieski mogą nami zainteresować. A tym, że ktoś mnie przejechał, to się nie zainteresowały. Ile tu psów w ogóle? Co tu się dzieje? Dobra, bierzmy tą furę, ach, nie udało się. Weźmy tą. No i dobra. Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku, ponieważ troszeczkę się przeciągnęło. No ale zobaczmy, mamy już prawie 30% gry za sobą, tak więc 1/3 gry jest za nami, a tutaj nie widziałem w ogóle Pakiego. A jest, jest Pakiego, 33%, tak więc 3 misje będą u niego. No i co, 1/3 gry, 16 odcinek, tak więc w około 50 może się zmieścimy. Dobra, tak więc dzięki za oglądanie, no i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym, miejmy nadzieję, wykonamy, co, wykonamy może misję Playboya, może się do nas odezwie, albo pojedziemy do tego ULPC. Dobra, tak więc dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia następnym razem. Siemano.